Jeśli chodzi o film Szatan kazał tańczyć, to bardzo dobrze wspominam przygotowania do filmu, czyli na przykład to, że chodziłam na lekcję baletu i musiałam odkryć w sobie taką kobiecą stronę. Czytałam bardzo dużo różnych biografii, na przykład biografię Amy Winehouse, oglądałam jej materiały, Kate Moss, Halina Poświatowska, to były moje inspiracje do tej postaci. I to chyba najmilej wspominam, kiedy tak się zaszywałam w tych rzeczach i tak szukałam, spróbowałam to wszystko gdzieś tam ze sobą połączyć. Jeśli chodzi o nagość w filmie, to była bardzo dla mnie trudna kwestia tutaj. I od tego momentu, od tego filmu praktycznie mam duże wymagania, jeśli chodzi o sceny, w których gram. I takie, gdzie nawet pokazuję tam kawałek nogi czy coś, to teraz jestem bardzo przewrażliwiona na tym punkcie. Na pewno inni aktorzy mnie inspirują też. Takie pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy, to jest Christopher Waltz, na przykład. Ja tak myślę, ten. Polskie filmy, ja lubię oglądać polskie filmy, polskich aktorów. Aktorzy, z którymi będę dzisiaj tutaj na kanapie, są bardzo inspirujący dla mnie. Moja praca z reżyserem przede wszystkim polega na tym, że się spotykamy przy stole i rozmawiamy. No, mam też wrażenie, że całe spotkanie tutaj dzisiaj wobec przyznania nominacji do Nagrody Cybulskiego, też zastanawiając się na tym, doszedłem do wniosku, że te nominacje są też za to, jacy aktorzy są nominowani i jak pracują i jaki, że tak powiem, styl pracy prezentują. Mam wrażenie, że są tutaj ludzie, którzy właśnie pracują przy stoliku, rozmawiają, mają swoje przemyślenia na wiele tematów, dzielą się z reżyserem. Nie są, oczywiście, i są i nie są poniekąd troszeczkę trybikami w dużej maszynie, ale takim znaczącym, który może dużo wnieść do scenariusza i też super kolejne było doświadczenie, że taki był casting przeprowadzony przez Ewę Brodzką, że miałem do czynienia z aktorami, którzy myślą, którzy chcą coś o sobie opowiedzieć i to jest przyjemne nie tylko od strony takiej warsztatowej pracy z tymi aktorami, ale także ludzkiej takiej, że potem lubimy się, szanujemy i mamy ochotę się ze sobą spotykać, rozmawiać, wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Akurat w filmie Cicha noc tych inspiracji takich zewnętrznych, mam tutaj na myśli muzyka, literatura, było mało. Przede wszystkim opieraliśmy to na doświadczeniach Piotrka, na jego obserwacji, bo był też autorem scenariusza, potem na moich przemyśleniach i pracy z aktorami. Myśląc o innych filmach, tej analizy takiej, co powstało, jak powstało, kto się czym inspirował, kto do czego doszedł, było więcej zdecydowanie, więc mam wrażenie, że zależy to mocno od tego, od czego się odbijamy. Jeżeli jest to historia autentyczna, to odbijamy się od czegoś, co najpierw ja obserwuję razem z reżyserem, patrzymy, co możemy przenieść na format filmowy i zastanawiamy się po prostu, jak to zrobić. I wiadomo, że się czymś inspirujemy. Jak wyglądała moja współpraca na planie? Myślę, że ona za każdym razem tworzy się na etapie castingu i na etapie dogadywania się aktora z reżyserem. No chyba, że aktor wychodzi z założenia, że bierze co popadnie, no to wtedy oczywiście takie myślenie nie wchodzi w grę. I faktycznie z Piotrkiem, pamiętam, na etapie castingu trochę się badaliśmy, ponieważ Piotrek był rok wyżej na studiach, więc też nie wiedziałem, jak ta współpraca nasza ma przebiegać, albo na jakich warunkach, jak on się czuje, w jakiej jest dyspozycji jako reżyser przede wszystkim, na ile jest skłonny brać pod uwagę to, co ja mam do zaproponowania i też co on ma do zaproponowania mnie. I lubię bardzo, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby przed zdjęciami sobie wszystko nakreślić, żeby ta improwizacja, która się odbywa na planie, była zawsze na mniej więcej na torach, albo że po prostu gramy wszyscy do jednej bramki i jeżeli są jakieś problemy, no to one wiadomo, że są związane z tym, że każdy stara się zrobić swoją pracę jak najlepiej i w tym wypadku i przypadku tak właśnie wyglądało.